Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny vlog na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam zapowiedzieć pewną serię, która będzie trwać przez 4-5 dni. Oczywiście nie pojawi się od razu, jak możecie wywnioskować po tytule, ponieważ to będzie remont. Remont u mnie w pokoju, który przeprowadzę sam, można tak powiedzieć. Sam będę malować, tynkować, gruntować i tak dalej. I to po prostu wam chcę pokazać, ponieważ myślę, że to będzie dobra odskocznia od normalnych filmów z gier. Tak samo na Facebooku powiedzieliście, że fajnie by było, gdybym taką właśnie serię zrobił. Także mam tutaj małą ściągę dotyczącą, co będzie każdego dnia robione. No i właśnie będę chciał wam tak zrobić, ile to będzie dni? 4 dni będą, czyli będą 4 filmy jeszcze prócz tego. Nie będą się pojawiać od razu, ponieważ komputer przez od jutra w zasadzie do piątku będzie niepodłączony w ogóle do internetu, także ewentualnie mogę zmontować sobie te filmy, ale no wrzucić niestety nie ma opcji. Filmy się będą pojawiać zależnie od tego, jak będziecie chcieli. Napiszcie w komentarzu, czy to mają być 4 filmy po kolei, licząc od na przykład piątku, na przykład tak. Wtedy bym czegoś tam może zastąpił, jakiś filmik z gry i tak dalej. Oczywiście nie byłby to The Forest, ponieważ tego lubicie najbardziej. Czy chcecie, żebym po prostu standardowo trzymał się rozpiski, czyli pierwszy dzień w środę, pierwszy dzień byłby już w niedzielę, później w środę, w niedzielę i w środę ostatni dzień, i później w niedzielę prezentacja całego jakby remontu, co dokonałem, no i po prostu wam pokażę efekt końcowy, prawda? Tak zwany unboxing pokoju, ponieważ zawsze chcieliście zobaczyć moje stanowisko pracy, także wtedy akurat je zobaczycie, tym bardziej, że to będzie totalnie nowe stanowisko pracy, będzie nowe biurko i tak dalej. Także, może zacznijmy od tego, co będę robić w każdym z poszczególnych dni. Nie będę wam wszystkiego mówić po kolei, ponieważ to byłby swojego rodzaju spoiler, a spoilerów ja nienawidzę. Ale tak, no pierwszego dnia wiadomo, będzie trzeba oprócz meble wynieść je stąd w pizdu. Będzie trzeba zdemontować drzwi, karnisz, jakieś tam wywiecić dziury, te nowe, które będą na maskownicy kabli, na karnisz nowy i tak dalej. Będzie trzeba zatynkować stare dziury i ogólnie szpachlą, gładzią szpachlową będzie trzeba tutaj pozostałości po starym grzejniku wygładzić, ponieważ to wygląda naprawdę szkaradnie, a tamta ściana teraz tam będzie już na widoku, także musi być niestety ładnie wygładzona. No i to mniej więcej będzie ten pierwszy dzień, tak? Drugi dzień to będzie ścieranie tej gładzi, żeby byłaby równiutka, dwoma tam papierami ściernymi. Następnie będzie mycie ścian, gruntowanie. Będzie trzeba zamaskować parapet, okna, drzwi, w zasadzie to futrynę drzwi, tak? Będzie trzeba później umalować sufit pierwszy raz. Później w międzyczasie będę malować tutaj parapet, będę malować futrynę drzwi. Następnie drugi raz umalujemy sufit i później następnego dnia, już trzeciego dnia, zamaskujemy go i umalujemy dwa razy na kolor. Kolor to będzie, zresztą nie, wejdź sobie na Facebooka, zobaczcie jaki to będzie kolor. I to będzie właśnie trzeci dzień, czyli malowanie same ścian, bo tutaj nic innego niestety wtedy nie będę w stanie zrobić. No i czwarty dzień, ostatni dzień, to będzie jeden wielki rozpierdziel. Czyli na początku będzie to okładzenie nowej podłogi, listew wykończeniowych, będzie to montaż gniazdek, listew, to w zasadzie maskownic do kabli, przykręcenie karnisza nowego, tam pozrywanie tych wszystkich taśm maskujących, to będzie z tym największa zabawa, wiecie, jak ktoś będzie zajebiście zrywać, nie? No i wniesienie mebli, tego już procesu wam nie będę pokazywać, ponieważ to potrzeba masy miejsca, a rozłożony statyw no zajmuje tak metr na metr na metr, także to jest taki trójkąt, co nie? I tego nie można, wiecie, trafić ani nic, bo wtedy po prostu film będzie tak się trząsł. Zresztą zobaczymy, jak to będzie wszystko wychodzić. Vlogi myślę 2-3 minuty maksymalnie, będę to jakoś chciał zmontować, żeby to fajnie wyszło, nie wiem, przyspieszone jakieś tempa, nie wiem, kamera byłaby gdzieś tam, nie? A ja sobie będę malować na przykład ten róg, to wtedy będzie szybkie ujęcia na to, przyspieszone tempo, więc to by mniej więcej wyglądało. Taki jest mój plan na następne dni. Także no cóż, fajnie, że się troszkę ochłodziło, nie będzie 36, a 26. Na przykład teraz coś czuję, że będzie kijowe światło w tym filmie, ponieważ totalnie nie ma słońca, jest totalne zachmurzenie. Ale akurat też stoję naprzeciwko okna, to może to akurat jakoś będzie. No nic, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o łapce do góry. Napiszcie, jakie chcecie te filmy, czy 3, czy 4 dni po kolei, czy w każdą środę i niedzielę. Ja bym proponował jednak to drugie rozwiązanie, ponieważ jeżeli będę wrzucać
filmy codziennie, no to wtedy będzie do dupy, ponieważ po prostu dużo osób nie będzie miało czasu tego zobaczyć, bo nie będzie chciała nadrabiać poprzednich materiałów. Także jeszcze chyba nie powiedziałem, meble stąd wylądują tu, a łóżko stąd wyląduje tu. Także totalnie będzie miszmasz. No nic, do zobaczenia, trzymajcie się, łapka do góry mile widziana, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!